szacunek. Ależ to piękne, co? Powiedz mi, czy jest taki drugi kraj na świecie? Nie ma. Nie ma! Nie ma drugiego takiego miejsca na świecie. Tak, to nasze lasy, pola. Czujesz tam wiatr? Czy ty wiesz, że kiedy w 56 po raz pierwszy wysiadłem na tym peronie, razu poczułem, że to jest moja ziemia. Ile się tu buduje, tylko popatrz, widzisz? Widzisz tam ten komin? To nasza nowa gorzelnia. Nasza nowa gorzelnia. Robiłem im zdjęcia na twarz. Tak, czy ty wiesz, ja nawet kocham ten komin. Przecież także część Polski. Polska. Takie słodkie słowo. Powiedz mi, czy ono tak samo ciebie wzrusza? No aż tak jak pana profesora, to nie. Ale jak przed meczem grają hymn, to tu mnie ściska. No cóż, zrobiłeś ogólne zdjęcie stacji? Tak jest, panie profesorze. Zrób także na sekresie. Ty tu czego? Ja do ubikacji. Ale ja już nie muszę, ja wytrzymam. Chodź. Do damskiego. Milicja! Milicja ludzie ratunku! Zobacz. Zobacz. Jakie włosy mają. My tu takich nie potrzebujemy. A kłaniaj się ojcu. Marcyś, tak dobrze? Co? Marcyś, a gdzie ty masz płaszcz? Ależ pani profesor. Marcyś, przyziemisz się. Zobaczysz, przyziemisz się. Proszę bardzo. Martyś, uśmiechnij się. No. Ola. Ola, co z tobą? Uśmiechnij się. Nolka. Zimno to. Uwaga, uwaga. Na tor przy peronie pierwszym jedzie pociąg przyjaźni. Uwaga, uwaga. Witamy pociąg przyjaźni. Machamy.
Jedziemy! Idę. Pani dyrektor, jest Tomek. Bardzo dobry. Doskonale. Bardzo dobry. A gdzie tekst? W poniedziałek spodziewam się wizytacji z województwa. Może zechcą sobie poczytać. A co mam pisać, pani dyrektor? No, to przecież nie było u nas żadnego pociągu. Nie mieliśmy żadnych gości. No tak, na tych jednak wizytał i przejechał. Ależ, pani dyrektor. Co on bredzi, kolego? No co, gwiznął, nadymił i siu. A więc prasa kłamie. Daj gazetę. No dajże. Masz, czytaj. Następnie uczestnicy pociągu przyjaźni dali się na zwiedzanie miasta. Serdecznie podejmowani przez władze partyjne i szerokie rzesze mieszkańców zwiedzili zabytkowy rynek i budujące się nowe osiedle. Zapoznali się z historią miasta, a także z zainteresowaniem słuchali o nowych inicjatywach społecznych. No nie, słyszeli. A jak ona zwariowała? Tomek. Nie, to jest... Tomek! Sorry, ale to jest... Tomek! Nie, nie. Tomek! Nie i koniec. Masz tu ściągaczkę, napiszesz to. Ale wolałbym, żebyś to zrobił z wyobraźni i z serca. O nie. Tomek! Nigdy w naszej gazetce nie okazała się taka brednia. Sam pan mnie tego uczył. Ja wiem, o co jej chodzi. Tu chodzi o wiele więcej. Ty mówisz kłamstwo, prawda? Dobro, zło. Staną, nie staną. Tu nie chodzi o fakty. Ty musisz znieść się ponad fakty, Tomek. Już jest istotę sprawy. No przecież tam w pociągu byli nasi przyjaciele. Nie wątpisz to chyba. Sam widziałeś, umyli pociąg, stali w oknie, machali do nas. A ty myślisz, że było im przyjemnie? Myślisz, że oni nie chcieliby poznać nasze miasto i nasze osiągnięcia? A mam się czym pochwalić. I my pojedziemy do nich, do czeskich budyjowic oczywiście. Z rewizytą pociągu przyjaźni. Tak, i oni pokażą nam swoje osiągnięcia. To jest istota sprawy. Istotą sprawy jest... przyjaźń, braterstwo i... wzajemne zaufanie. Tak.
papierosów jedna budka, za nieobecność w klasie druga, razem dwie budki. Tak. Tak, istotą rzeczy Tomek jest przyjaźni. Ospały i nośny zgrzybiały ten świat. Pom, 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 pom. Przepraszam pana, bardzo, ja znowu do pana. Trzeba coś z nim zrobić. Albo lepiej pilnować, albo co, no nie wiem. Jak pan zobaczy. O, ten mężowi wszystkie klopsiki na obiad. To pewnie kot, panie Janu. Jaki kot? Łyżką. Tak nie można, panie Tomku. Trzeba coś z nim zrobić, jak Boga kocha. Cicho, cicho, ty się uspokój. Ja ci zaraz usmażę naleśniki. Naleśniki? To ty za w dupę wsadź. No, słyszysz, co do siebie mówię? No. Nie po to haruję, żeby mi jakiś dziad jadł obiad. I zajmował połowę domu. Panie Tomku, czekaj pan. Panie Tomku, trzeba coś z nim zrobić, no. Nie wiem, do domu starców. Panie Tomku, niech pan posłucha. Weź pan ten obraz, sprzedaj go pan i tak go będziesz karmił. No? Oto on. Nie jest do sprzedania, to pamiątka. Dziadek tam dostał virtuti militari. Ile było tych klopsów? Trzy. Trzy? Trzy. Jakby dziadek zjadł trzy klopsy, to by umarł. On ma pół żołądka i połowy kiszek. O, proszę. Komu lekarz pozwolił jeść? I ciało w nim mleje. Ej, bracia, sokoły. W końcu się dziadek doigra. Dodajmy mu sił. Dzień dobry, panie dyrektorze. A serwus. Jest... Przepraszam. Ja go skądś znam. Pracuję u ciebie w fabryce, mój sublokator. Co w razie mnie czepia? Julek, uspokój. Marcyś. Marcyś. Chodź. Już za dwie ósma. Nie mogę. Cholera. A przygotowałem się taki porządny wykres. Co jest, chłopaki? Do szkoły. Idioci. Dzień dobry, pani profesor. Słuchajcie, panu... Dzień dobry, pani profesor. Co? Wymiana adresów, jeszcze uściśnięcie dłoni, otwieranie okien. W oczach brygadzisty budziejowickiego browaru Lazniczka błysnęły łzy wzruszenia. No jak? Kapitalne. Kapitalne, rewelacja! Lokomotywa już gwiżdża, lecz przyjaciele ciągle jeszcze tańczą czeską Polkę na peronie. Do zobaczenia za rok. Stary, dziejowica. Stary, jesteś mrożek. Coś ty zrobił? Dlaczegoś to wyrzucił? Ty głupi, ty! Mam! No jak mogłeś to zrobić, to? No przecież to musi przestać Olszyna, to wspaniałe. Ale wiem, wysuszę to i powiesimy w gazetę szkolnej, co? To wszyscy muszą przeczytać, to jest bomba!
Grabal! Jesteś Grabal! So now I take my shadow home, all alone to dream. The light of stars that grace the sky shines on me like a lovely love lost and gone. My broken heart, just like a song. Dlaczego właściwie Maciś tańczysz zawsze z zamkniętymi oczami, co? A co mam robić? Mam się przez cały wieczór patrzeć, a się wszyscy mi dalą? Ty przynajmniej masz zajęcie, puszczasz płyty. Chodź po stół. No co jest, przecież nigdy nie była taka upieprzona. To przez te buty. Stary, zadania są. Ten ostatni model jest rewelacyjny. Ile? 400. Rany boskie. To cała renta mojego dziadka. Przepraszam? Co? Ty też masz takie hebaństwo? Ja. Były za mała, ale wymoczyłem ciepłej wodzie i leżał jak ulał. No, to cześć chłopaki, lecę. Cześć, cześć. Marcyś, a co z tą sałatką? Do kibla. Do kibla? Dobra. Co? Stój, nie! Chwila, Andrzej. Co jest? Niezła karoju. Bronka. Kto? No jak to ptaszka, nie? Biorę. No co jest, chłopaki? O nie! Ola? Wstawaj! Wstawaj, wiesz, się słyszysz? Tu nie wolno wchodzić, tu jest gabinet ojca! Tu nie wolno, rozumiesz? O Boże! Boże! Chłopaki! Ona jest zimna! Co? Jak to zimna? Dotknij ją. Ja? Dlaczego ja? To nie moja dziewczyna, która go przyprowadził, ty! Ja nie! Błagam cię, Angelina, wynieś ją. Błagam cię, za chwilę przyjdzie ojciec. Wynieś ją, zabierz ją, błagam cię, no. Przecież ona żyje. Chłopak, ona jest kompletnie pijana. Mówię ci się 100 razy, że nikt nie będzie przeprowadzić. 100 razy, że moja ino. Angelina, krew. Masz koszulę we krwi. Jezus. Panowie, mnie tu nie było. Cześć. Zaraz, zabierz ją. Nie, ja na to nie pójdę. Mnie tu nie było. Angelina!
co oni ci zrobili, córeczko? Ja cię złapię. Niepokoiłem się o ciebie. Na takiej prywatce dziadek w życiu nie był. Żegnajcie, towarzysze. Panek. Nie chodź, że tak. To pułapka. Pułapka? A jeśli nawet nie pierwsza, to nie ostatnia. Nie bójcie się, towarzysza, o mnie. Będzie ze mną mój wierny druh, Walter 33. Władek, nie zostawię cię. Pójdę z tobą. Rozkazuję wam, zostańcie. Będziecie bronić wsi do nocy. Ja odciągnę hitlerowców pod las. Jeśli nie wrócę, pozdrówcie matkę moją, towarzyszy z Zagłębia. Nie zapomnijcie o mnie. Nie zapomnimy! Nigdy! Nie płacz, Bronka. Nie płacz, głupia. Może nie będzie tak źle. Może zatańczymy! Na weselu! Oberka! Żegnajcie. Gdy zapłoną nagle świat, bez groża jeszcze żyli przez ciepły las. Gdy nikną narcyzie, niech to wojnę Władek odszedł. Była złota polska jesień. Widzieli go po raz ostatni, jak wspinał się na zbocza kadzielni. Jeszcze na szczycie odwrócił się i pomachał. Odszedł na zawsze. Pa. Na co jest pani profesor? Pani profesor. Ten magazynek bronił się do ostatniego pocisku. Lecz pamięć o naszym patronie nigdy nie zaginie. My, uczniowie liceum imieniem Leśnego Władka, nie zapomnimy! Nie zapomnimy! Nie zapomnimy! Moje dzieciaki, wy wszystkie jesteście piękne. I ta Polska, jak Maciej ginie za ojczyznę, serce mi pęka. Panie profesorze, ale przecież co? Pan... Przecież pan sam to napisał, tak? No tak. Dlaczego pan profesor napisał, że on zginął? Przecież on żyje, nie? No co ty? Edu Tortona nie czytałeś? Marcyś! Marcyś! Marcyś, wspaniale, dziękuję ci, dokładnie tak. Tak, no. Patrzcie, patrzcie na to spojrzenie, na ten żar w oczach. Co? Tak go sobie wyobrażałem.
Tak, brawo, brawo, Marcin. Brawo. Koleżanko, gratuluję, te wystrzały kapitalne. Masz się z lękiem. Pani profesor? Pani profesor? Dlaczego Marcyś, to znaczy chciałam być leśny Władek mnie nie pocałuje tak należy, co? Przecież on mnie całuje jak córkę tutaj, o, a nie jak narzeczoną. Pani profesor powie, pani profesor... Dobrze, dobrze. To jest szkoła. Może parat? Czy to jest dobry aparat? Moskwa 6. Zobacz, tak się fotografuje morze. Tak, góry. O, a tutaj jest takie ustrojstwo, tym się ustawia ostrość. Ale nikomu tych zdjęć nie pokażesz, przysięgnij. Mnie tam nie zależy. Ale po co ci? Po co ci te zdjęcia? Muszę mieć dowód, jak mnie ojciec znał. To pan, panie Tomku. Cholera, nie mogę Warszawy złapać. Coś ciekawego? Studentów biją w Warszawie. Za co? Zadziany coś takiego. A kto ich bije? Ormo. No? Odskakiwali studenci, krzyczeli, przyjechał Ormo. Pach, pach, pach. Koniec. Szkoda, że u nas nie ma studentów, panie Tomku. No, jest seminarium. To nie to. W Warszawie biją studentów. Co jest w lodówce? Ale żarek pieprzy. Wszędzie się coś dzieje. Dookoła się coś dzieje, my tu gówno wiemy, a żarek tylko o żarciu. Gdzie to jest? Zostaw, zostaw to! Przestań, ty nie masz prawy! Tu rozgłośnia Polska, Radia Wolna Europa. Rozpoczynamy nasz program codzienny. Audycję powtarzamy kilkakrotnie w ciągu dnia, aby ułatwić słuchaczom odbiór w najdogodniejszym dla nich czasie. Siadajcie. Dzieci, wszystkie rzeczy zostawiamy w klasie i idziemy zwartą kolumną na rynek. Nie! Hurra!
dostajesz, to poważna sprawa. Idziemy pomóc partii. Dobra, patrzcie, co ja mam. Syjoniści do Syjamu? Świetnie. Nie rozumiem, dlaczego to do Syjamu, co? Ty może wiesz, o co chodzi? Syjoniści to źli Żydzi. Nie uważałaś na lekcji, pani dyrektor? Daleko ich chcą wysłać. Martyś, ty? Martyś, a kto od nas pojedzie? Mamy jakichś syjonistów, co? Nie. Mamy dyrektora Hanemana, ale przecież wszyscy wiedzą, że to uczciwy i porządny człowiek. Słuchajcie, ale to jest chyba pomyłka, nie? Przecież powinno być do Synaju, albo jeszcze lepiej na Syn. Poprawiacz się znalazł. Rewizjonista! Jezus Maria! Chłopaki, zaczekajcie! Chłopaki! Chłopaki! Stwierdzamy, że władza ludowa stworzyła trwałe podstawy rozwoju kultury narodowej. Dlatego z wielkim niepokojem i oburzeniem śledzimy awantury grup studenckich, którym przewodzą znani rozrabiacze. Michnik, Schleifert i inni. Bankruci politycznie, ręce precz od polskiej młodzieży. My zbudowaliśmy szkoły i uczelnie i mamy prawo domagać się, aby służyły one naszym celom. Więcej dzieci robotniczych i chłopskich na wyższe uczelnie. Studenci! Studenci! Na studia! Studenci! Na studia! Studenci! Na studia! Załoga naszej fabryki, wypróbowana i doświadczona w walce z wszelkimi wstecznymi elementami, będzie dawała przykład rozwagi politycznej. Ola, którą wybierasz? Wywołałeś kliszę? Czy się ty zwariowała? Może zobaczyć. Nie waszcie się podnosić swoich brudnych rąk na Polskę Ludową. Żądamy ujawnienia i przykładnego ukarania ich krzywdzeń ze związków literatów ze Syn Mrożkiem na czele. Pisarze do biura! Pisarze do biura! Pisarze do biura! Pisarze do biura! Wróć do cjanizmu! Bez względu na to, czy patronuje mój imperializm, paczkę z Ameryki. Ona zawsze tak pachnie. Nawet jej krew pachnie migdałami. Na pobłażanie! Ślemy gorące pozdrowienia towarzyszowi Wiesławowi. Towarzyszu Wiesławie, jesteśmy z wami! Nie przyje towarzysz! Towarzysz Wiesław! Nie przyje! 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 Musiałam zgubić ojca. Co to może być napisane? Jak myślisz? To po hebrajsku. Tego już nikt nie przeczyta. Wiesz, że w 44 hitlerowcy zabili wszystkich Żydów nad rzeką? To już nie ma żadnego Żyda w naszym mieście? Nie ma. Szkoda.
Szkoda. Ty nie masz czasem innych zmartwień. Pusta jestem, co? Gdzie tam? Nie widać, że to ja. Sama tak chciałaś. Te zdjęcia nie będą mi potrzebne. A może jestem ci też inna? Tak. Co? Powiedz mi. Co to za zapach? Ten? To rum. A ten? To migdały. Kiedy byłem małym chłopcem, hej, wziął mnie ojciec i tak do mnie rzekł: najważniejsze, co się czuje, słuchaj zawsze głosu serca, hej. Ale obrzydliwe. Pospiesz się, no. Jezu, nie. Szybciej, no. Głębiej oddychać, głębiej, tak jak ja. O tak, wietrzyć w płuca, pana ciebie. Tak. Ja też paliłem, wiesz, Angelina. To było w 33 roku i niektóre wioski marły z głodu, matka kazała nam palić, no. Iście trawę, wszystko co się da. Wiesz dlaczego? Żeby oszukać żołądek. Ale wy jesteście syci, zdrowi, silni. Jesteście przyszłością narodu. Musicie być silni i piękni i wspaniali. Jak ten las. Cześć! Co jest? Masz. Czytaj. Na syjonistyczną nutę? Tak jest! Na syjonistyczną nutę. Mimo że karnawał zwany po staropolsku za pustami w tym roku zakończył się dość dawno, są w naszym mieście domy, w których obowiązuje zupełnie inna tradycja. Słuchajcie, 2 tygodnie temu w pewnym 5-pokojowym mieszkaniu miała miejsce zabawa z okazji syjonistycznych zwycięstw, nazwana przez uczestników niewinnie prywatką, która bardzo szybko przekształciła się w regularną orgię. Dość powiedzieć, że tańczący rozmiatali na podłodze śliwki, gruszki, 10 lutym, a do tego przygrywała im specjalnie tresowana małpka. Małpka? Kapucynka. Abonanowa młodzież zabawiała się tak co sobotę, a dziewczęta były podstępnie upijane do nieprzytomności alkoholem. Oszczędźmy sobie opisów tych prywatek, a postawmy jasno zasadnicze pytanie, kim są rodzice? Kto w końcu odpowiada za tę niepełnoletnią, może jeszcze nie do końca zepsutą młodzież, a może to są sieroty? Boże. Jeszcze nie koniec. O nie! Te dzieci... No? Mają swoich rodziców. Mają! Tylko rodzice ci nie mają czasu zajmować się swoimi pociechami, gdyż oni naprawiają socjalizm, nieproszeni przez nas.
nie w fabrykach i nie na roli, i nie w białym świetle dnia. Prawda! Ale po cichu, po kryjomu, ryjąc jak kret z uchem przy radiu Fraje Europę. Nasza młodzież lubi się wyszaleć, ale dobrze wie, kiedy jest w Polsce karnawał. Nasza młodzież nie będzie tańczyć, jak jej zagrają Baumany, Mrożki i Jasienice. Polska młodzież będzie tańczyła polskiego twista. Postscriptum. Z informacji otrzymanych w biurze meldunkowym wynika, że w pięciopokojowym mieszkaniu przy ulicy Manifestu zameldowany jest na stałe tylko jeden lokator. Były prokurator Marian Siedlecki. Podpisano Wilk. Ale świst. Ej, ale tam nie ma ani słowa o tym, jak ja się męczę z Bronką, a ona na każdą orgię kupuje nowy stanik. No to cześć. Nie będzie więcej prywatek. Trzeba by gdzieś ukryć Marcysia, nie? Panowie, kto to jest Wilk? Co? Nikt się tak nie podpisywał. Wilk? To pewnie któryś z nas. O nie. Mogę być błaznem. Proszę bardzo. Ale nie jestem kapusiem. Cześć. Ja też nie. Wezmę ją. Może już o mnie nie napiszą w gazecie. Cześć. Stary, ja zwykłego wypracowania nie mogę napisać. A co dopiero taki Tomasz? Cześć. Cześć. To Kozłowska. Bo nie. Nie. Sprytna. Tak się wypiewa, żeby jej nie poznać. I można zrobić ostrzej? Mam poznaję, to jest na szlaku przyjaźni. No popatrzcie koledzy na korę drzew. No gdyby kolega Blaska podnieść troszeczkę wyżej, to byłoby widać budki.
Tam są jakieś drugi. Tam na siedzeniu. Trzeba tą sprawę oddać w ręce milicji. Oni tam mają lepszy powiększalnik. Ale pani dyrektor, to naprawdę ślad przyjaźni. I po tym poznamy. Uspokójcie się, kolego. Żeby chociaż miała tarczę. Nie wszystkie noszą tarcze na agrafkach, a potem zdejmują po lekcjach. Ale właśnie. Przecież tu nie jest napisane, że to jest nasza uczennica. Ja nic nie wiem. Nie chcesz tam pomóc. A tymczasem wszystko wskazuje na to, że ty jesteś autorem tej prowokacji. Przecież będziemy musieli sprawę oddać do milicji, rozumiesz? A tymczasem ty, do wyjaśnienia sprawy, masz zakazany wstęp do szkoły. Czego chcesz? Ja w sprawie gazetki. Wejdź. A ty stój! No mów. Co wiesz na ten temat? Ja to zrobiłem. Ja powiesiłem to zdjęcie. Marcyś, czy się zastanowiłeś nad tym, coś powiedział? Tak. W takim razie, proszę, powiedz, co jest na tym zdjęciu. Mogę powiedzieć, ale tylko pani dyrektor, tak, tak, żeby nikt nie słyszał. Wyjdź! No wyjdź! Słucham. Wiesz, co im powiedziałem? Odpieprz się, Marcy. Ja ciebie chciałem ratować. Mnie już nic nie mogą zrobić. Wyjeżdżamy z ojcem z kraju. Ja wyjeżdżam z Polski. Na zawsze. Posyjamy? No bardzo dobrze. Tam jest twoje miejsce. Zgodzę się. Gotuj, nie gadaj. Nie gadaj, bo cię zmienimy jak tego Hanemana. Weź te nogi, bo cię poparzę. A co się stało? Gotuj. A co, nie słyszał pan, panie Tomku? No ten wasz dyrektor, Haneman. Dzisiaj, za 5:05, przychodzi na portiernię, a portier nic. Ani drgnie. A my? Stopchole, obywatelu. Przepustka. Okazać przepustkę. A Haneman mówi tak. Jestem dyrektor Haneman, 20 lat pracuję na tym zakładzie i przez 20 lat nie opuściłem ani jednego dnia pracy. Zawsze tędy przechodzę. O, jaki wygadany. Mówi ten maliszak z transportu, bo nas po dwóch z każdego wydziału jest. A potem mówi tak. Gadane ma, a przepustki nie ma. Wesoło się zrobiło. O. Haneman mówi tak. Ja nie mam czasu na głupie rozmowy, bo za 3:08 i pcha się normalnie po chamsku na zakład. O, zaraz, zaraz. I co? Przeszedł? Nie. O Boże, Boże, Boże. Usiadł na koszu od śmieci i płakał.
Towarzysze, ja jestem dyrektor techniczny i nie mieszajcie mnie do spraw politycznych. A jeszcze mam dwie wnuczki i wszyscy jesteśmy Polacy. Ale boskie, w co ty się pakujesz, Heniek? Czyś ty jest głupi? Co? Co głupi? Sama głupia. Głupi to byłem kiedyś. Porobiłem, zamiast myśleć. A co my z tego mamy, no? No co, co? Głupia ty. A taki inteligent, jeden z drugim? Co potrafi? Gówno. Bo tatuś na studia wysłał, co? Kaleczkę piją, okulary noszą i rządzi się taki, wnosi, rządzi. Usielec jeden. A? Paczki ze zagranicy przysyłają. Bramki z przydziału ze przydzielają, a to jest nasza fabryka i będzie po naszemu. Co on tam wrzeszczy? Ja mu nic nie zjadłem. Nawet skwarki. Pan Henio wyrzucił dyrektora Hahnemana z fabryki. Ty jesteś Żyd. Maciej. Maciej. No przecież to nie ja, Maciej. Przesada. Teraz, kiedy zostaliśmy już sami swoi, wszystko nam się uda. Tak, mamy jeszcze 2 tygodnie czasu. Nie pamięta już, kto... Koleżanka, może Sylwika? Wysoki, przystojny? Nie. Sylwika, wstań. Wstań. Ja. Tak.
choć ty będziesz grał leśnego żarta. Ja? Tak, ty. Nie wróć. Nie, bez zapis. Anżulina. Kto to? Marciniak! Ja? Ty! Ja? Marciniak nie plasnął. I ty masz grać i już! Właśnie tyle wrócę, jakiś tam... Anżulina, przestań grać! Prosiłem ciebie! Przecież Marciniak jest nienastąpiony, tak? Panie profesorze, no przecież pan sam powiedział, panie profesorze, że on jest idealny leśny Władek. Pan powiedział. Panie profesorze. Był. Dwa tygodnie temu był, ale już nie jest, rozumiesz? Nie czytasz gazet? Czy to ja wymyśliłem? Znowu nie idziesz do szkoły. Wyrzucili cię. Jak przyjdzie wreszcie ta renta, kupimy salcesonu? To jest myśl. Zabij, a szczura nie rusz! Mówiłem ci 100 razy, każdy chce żyć. Chciałem tylko nastraszyć. Patrz pan, ktoś zeżarł kiełbasę krakowską. No, podsuszyłem sobie na lufciku na wczasy i co? Tyle zostało! Cholera, żeby się udławił, to mielibyśmy spokój. Heniek! A co? O co chodzi? Ostrzegam. Rozsypałem truciznę w kuchni. Gdzie indziej też. Heniek! Idę! Wyjeżdżamy na wczasy, nad morze. Za darmo. Dostałem nagrodę. Eluś! Nad morze, Olka, nad morze! Zobacz, jaki fajny. No i po coś to dmuchała, głupia? No po coś się męczyła? Elka. A którego pan wraca, panie Eliu? 15! Jest dziadek? Jest, wezmę za niego. Dobra. Co tam u was? Sto, 200, 400. Dzięki. Pozdrowienia. Właśnie powiedział, że cofnę nie rentę. Za to, że dziadek słucha wolnej Europy! Co będziemy jedli? Cześć. Cześć.
Dziewczyny, robię prywatkę. Ola, przyjdziesz? No wiesz. O tym, co napisali o was w gazecie? A wiesz, że zapraszam. No i Kasusz cię zastrzeli. Ronka, rób sałatki. O nic się nie martwcie. Zapisałem ci szablę. Śpisz? Śpię. I głodny jestem. Jutro się dziadek naje za wszystkie czasy. Już żeśmy gonili Budionnego, dopadliśmy w tym oszówce jego kuchnię. Też tam nic nie było do jedzenia. Śpisz? Czarek, 12, czegoś mnie nie obudził? Dziadek. Pasują. Idealnie, dziadek. Nie mogłam w domu zrobić tych kanapek. Sam rozumiesz. Wszystko zabrałam mu z lodówki. Wszystko! To? A torba będzie mi potrzebna. Ola, zaczynamy o 7:00. Dziuś. Śniadanko. Cześć. Robisz dziś prywatkę? Jesteś zaproszony. Dzięki.
Weź, przydadzą się. Ja nie będę dzisiaj puszczał płyt. Zaprosiłem Olę. Aha. Może się sobie zatrzymać na zawsze. Dziś wyjeżdżamy. Dokąd? Na zachód od Syjemu. Przecież tam moje miejsce. Weź, to będzie... To będzie pamiątka po mnie. To cześć. Marcy! Jak się już mamy więcej nie widzieć? Zrób to ostatni raz. Coś ci chce pomóc? Nie trzeba. Wcześniej. Stary, dziesiąta. Wyszło, że powinniśmy wyjechać. A co Ameryka? Mamy rodzinę. Rozumiesz, nie? Stary, poszliśmy z ojcem znieść walizki do taryfy. I potem, jak stary poszedł na górę, to ja... Uciekłem. Tomek, już mogłem nie być. Może. To cudowne, Tomek. Wiesz, że on bez ciebie nie wyjedzie. Wiem. Muszę się uprzeć na parę dni. A może mi zapomnę, co? Jak myślisz? Zapomnę.
przyszedł martwić. Miał wyjechać do Ameryki do ciotki, ale uciekł ojcu. I... Asio! Poszedł on! Przepraszam. Już cię nie zostawię. Tomek! Ty draniu, gdzie jesteś, co? Jesteś sam? Mam coś do powiedzenia. Mogę wejść? Co? Ale to romantycznie. Aż już 12. No tak, słuchaj. Ola prosiła, żeby cię przeprosić. Jak nie przyszło do 12, to już nie przyjdzie w ogóle. Aj, kazała ci to oddać. Co to jest? To? Ale jak nikt dałoby, zawsze się smarowała tutaj. Na ciasta. Ona przyjdzie. Ona jest szalona. Ona już nigdy nie przyjdzie. Jak chcesz, to mogę ci coś powiedzieć, co wiem tylko ja. Chcesz? Ona uciekła. Uciekła. Wreszcie się jej udało, rozumiesz? Uciekła już nigdy, nigdy nie wróci. No. Chodź. Mogę. Dziadek umarł. Nie mogę go zostawić. A ona tu umarła? Zła kłamstwa. Zjadł całą kupę kotletów. Ale nie można mieć do niego pretensji. On był ze starego portfela. Cały czas chodził głodny. Teraz po podwyżce miał 420 zł. A wiesz? Wiesz, co dziadku powiedział marszałek Piłsudski? Nie. Powiedział. To prawdziwy żołnierz. Dostał wstudię militarii. Czyściłem mu dzisiaj pastun do zębów. Ale za to nie ma dodatków. Wszystko. Całe życie dla Polski. On nie miał połowy kiszek. Wszystko. Wszystko. Wszystko, co nasze po Polsce oddamy. W niej tylko żyć, więc idzie żyć. Wszedł ktoś? Chyba nie.
Gdzie ona? Nie wiem. Nie przyszła. Właśnie, no. Pan z papierówek. Nie mogę. No. Nie mogę. Oczy mi są blisko nas. Nie zapomnij. Marcyś, dlaczego ty mnie nigdy nie pocałowałeś tak jak należy, Marcyś? Rąka, ty to udusisz. Sługo! Jak masz kawalerę. On chyba tu zostanie. Ktoś tam tak pocałuje, będzie z tym. Dziękuję, kochani. Słuchaj, może gdzieś tam świecę w pokażole. Aha, to by było dopiero. Pozdrawiam pan z winy. 11C do mnie! A, tu jesteś, no chodźcie, chodźcie, no chodźcie szybciej to. Dosyć, chodźcie, no chodźcie, no. Chodźcie dzieci, no szybciej, szybciej. Trzymajcie! Szybciej, szybciej, powodzenia, pistola. No Marcy, siadaj! No wsiadaj, proszę! Do żerebu, już, już! Cyku, dosyć tego! Proszę, uwaga, ty wsiadaj! Uwaga, leśny Władek nadjeżdża! Witamy bohatera! Uwaga, uwaga! Pojazd specjalny wjedzie na tor przy peronie pierwszym!
zasady! Patrzysz! Prześlij adres! Co nie ustoi dzień.